W dzisiejszym odcinku z EU4 poznacie historię pewnego włoskiego kraju, dokładniej teokracji florenckiej, z bardzo unikalnymi ideami, ostatecznie z bardzo nietypową religią, a wszystko po to, żeby nazbierać bonusy do rozwoju prowincji. Dodatkowo użyję moda na nową szatę graficzną, o tego, więc dajcie znać, czy wam się podoba. I tak, ten mod jest przyjazny trybowi Iron Man. Witam imperialisto, tutaj Lukas. Florencja to naprawdę bogata i potężna Republika Włoska, a dokładniej Włoska Signora, czyli republika rządzona przez potężne rody, w przypadku Florencji słynny ród Medyceuszy. Był nawet o tym serial. Jako tako, Florencja też była częścią Cesarstwa Świętego Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Ród Medyceuszy uczynił Florencję potężną i wielką. Jednak to był dopiero początek jej drogi ku wielkości, zjednoczenia Toskanii, a może później i Włoch. Jednak kto wie? Historia może potoczyć się bardzo dziwnie. Ród Medyceuszy, jak i Florencja posiadali jednego arcywroga. Papieża zasiadającego na tronie Piotrowym, który zazdrościł bogactwa Florencji, a nawet postrzegał Florencję jako zagrożenie. Parę innych krajów też nie przypadało za republiką. Na szczęście papiestwo miało innych wrogów, których Florencja mogła wykorzystać. Na przykład arcyksięstwo Habsburgów. W pierwszej kolejności Kosma zatrudnił wartościowych doradców. Potem zajął się sprawą stanów społecznych we Florencji, którym musiał nadać pewne zwykłe przywileje. Florencka flota zajmowała się misją polowania na piratów i im przeciwdziałania, ponieważ zagrożenie piratami z Margrabii było naprawdę realne. Zawarto też sojusz z potężną Burgundią, jak i mariaż królewski z Habsburgami. Mimo iż relacje z papiestwem były naprawdę napięte, nie zdecydowano się oficjalnie potępić papieża, ponieważ spotkałoby się to z bardzo złym nastawieniem większości florenckich sąsiadów. Jednak Kosma powiedział papieżowi, co o nim tak naprawdę myśli. Zatrudniono też pierwszą kompanię najemną, co po chwili pozwoliło zawiązać sojusz z cesarzem austriackim. Potajemnie przygotowywano też się do inwazji na Lukę i przyłączenia tej republiki do Republiki Florenckiej. Niestety ścieżka, jaką Florencja może podążać, nie powoduje, żeby mogła coś szybko podbijać. Chociaż nie do końca. Zawarto też sojusz z księstwem Sabaudii, ponieważ mieliśmy kilku wspólnych wrogów. Kosma Medyceusz był bardzo uzdolniony dyplomatycznie, jak i nawiązał wiele relacji, dzięki czemu Florencja była dobrze postrzegana. A zawierając strategiczne sojusze z mniejszymi księstwami włoskimi, takimi jak Saluzzo, doprowadził do zawiązania pewnej małej ligi włoskiej, niezależnej od księstw niemieckich, dzięki czemu Florencja mogła już sięgnąć po pewne zdobycze terytorialne we Włoszech. Niestety każda potencjalna wojna wiązała się z bardzo dużą liczbą silniejszych przeciwników. Dlatego początkowo władca Florencji skupił się na poprawianiu relacji ze swoimi najpotężniejszymi sojusznikami. Jednak po krótkim czasie okazało się, że sojusz francusko-prowansalski został zerwany. Prowansja pozostała tylko bardzo słabym sojuszem z Utrechtem. Natomiast w regionie Prowansji znajdował się bardzo wartościowy, naturalny port, który mógł zwiększyć znaczenie florenckich kupców w regionie. Dlatego ponownie zaciągnięto pożyczki, ustabilizowano sytuację w kraju, uzyskano zgodę na przejście od księstwa Sabaudii, na której terytorium w armia florencka została przewieziona flotą. Po chwili doszło do wielkiej bitwy, w której dostaliśmy pomoc księstwa burgundzkiego, które osobno zaatakowało Prowansję. Armie Prowansji zostały rozbite. Sama stolica Prowansji znalazła się pod oblężeniem wojsk florenckich. Prowansalskie armie próbowały reagować na oblężenie swojej stolicy, jednak realnie nie miały ich armie szans. A wy, moi drodzy widzowie, macie szansę na mnóstwo przecen na niebie, wiele świetnych tytułów, linki w opisie, polecam Lukas. Aż do ostatecznego zniszczenia armii prowansalskiej. Na szczęście florencki dowódca Luigi Pazzi... Pazzi! Ten dowódca jest całkiem okej w zdobywaniu fortec. Niestety florencka flota była słabsza od prowansalskiej, dlatego musiała zastosować tutaj pewien fortel. Jednak w przeciwieństwie do niej miała gdzie się naprawiać, a prowansalska flota nie. A po jednej z kolejnych bitew prowansalska flota przestaje istnieć. Dosłownie. A po takiej porażce Prowansji nie pozostaje nic innego, niż poddać się bezwarunkowo. Florencka armia pozostała w Prowansji w celu zabezpieczenia tego regionu przed buntownikami. Nowo zdobyte terytoria w większości poszły na rzecz republiki i rodziny nią zarządzającej. W roku 51 do Kosmy Medyceusza dotarły wieści z Wenecji, która toczyła wojnę z Imperium Bizantyjskim, ale też z Imperium Osmańskim.
Dlatego Kosma zdecydował się wykorzystać ten moment do ataku na Republikę Sieny wraz z sojusznikami. Bardzo szybko zostały zniszczone zarówno armie Sieny, jak i Bolonii, a same miasta zostały szybko oblężone. Niestety papież ekskomunikował za ten czyn Kosmę. Na szczęście ród Medycyuszy był bardzo bogaty, a wiadomo, najlepszą receptą na rozgrzeszenie są florenckie dukaty. W międzyczasie florenccy kupcy pracowali na polepszeniu postrzegania Florencji w regionie. Republika Weneckia została zmuszona do zapłacenia reparacji, tak samo Bolonia, a ziemi Republiki Sieny zostały przyłączone do Florencji. Zaproszono następnie najlepszych myślicieli, artystów i uczonych z Saluzzo, żeby wzbogacali Florencję o najnowsze rozwiązania, co doprowadziło do nastania florenckiego renesansu. W Sienie natomiast pojawiła się nowa metoda wycinania kryształów, przez co będą one cenniejsze na rynku międzynarodowym. Wpłynie też to na wartość handlu. Dzięki wojennym reparacjom oraz wypożyczaniu florenckich myślicieli za granicę, Florencja pozyskała fundusze na rozbudowę portów morskich. Florencja została wybrana na kolejne miejsce spotkania Reichstagu. Wynikło to z tego, że Florencja jest naprawdę potężnym miastem, jak i dobrych relacji z Habsburgami. Republika Florencka była to naprawdę innowacyjna republika. Rozpoczęto też budowę nowych rynków dla kupców w Pizie, jak i w pozostałych florenckich miastach. W roku 1460 wiele państw włoskich prowadziło już samodzielną politykę odrębną od polityki niemieckiej. Jeśli cesarz nie wpłynie na księstwa włoskie, może to spowodować, że opuszczą one święte cesarstwo rzymskie. W międzyczasie Florencja zaatakowała Republikę Luki i Genui. Bardzo szybko osiągnie to zwycięstwo morskie, niestety polityka świętego cesarstwa zawiodła i większość państw włoskich zdecydowała się je opuścić, a sam cesarz nie mógł już totalnie nic z tym zrobić. Republika Florencka natomiast pozostaje wierna cesarstwu, bo Kosma starszy Medyceusz chciał wykorzystać przewagę, jaką dawała protekcja cesarza w procesie jednoczenia Włoch, przynajmniej dopóki trwa sojusz z Austrią. Niestety forteca w Firenze upadła, przez co wojska genuańskie zajęły cały region Toskanii. Na szczęście samo miasto nie ucierpiało zbytnio. Niestety podczas wojny z Luką w roku 62 Kosma Medyceusz ginie. Wojna z Luką kończy się ostatecznym zwycięstwem, a cały region Toskanii będzie teraz pod panowaniem Florencji. Dzięki tym działaniom Florencja osiągnęła duży splendor międzynarodowy. Działania militarne republiki będą teraz bardziej usprawiedliwione. Niestety Królestwo Francji skutecznie blokowało dalsze działania militarne Florencji w regionie włoskim. Dlatego Florencja tutaj musiała wykorzystywać takie okazje jak to, że Awinion oderwał się od papiestwa i ogłosiło się spadkobiercą księstwa Prowansji. Przeprowadzano też kolejne reformy rządowe. Florencja po niecałych 30 latach zapanowania Rudolfa Medyceusza miała kolejną okazję do wykorzystania, ponieważ w wyniku rewolty Królestwo Neapolu wyzwoliło się spod panowania Francji i stanowiło teraz łatwy cel do podboju. Na szczęście Królestwo Neapolu po wielu poprzednich wojnach straciło fortece, które posiadało. Dlatego po rozgrumieniu armii Neapolu, florenckie armie przystąpiły do okupacji całego kraju. Zatrudniono też toskańską wolną kompanię, bo była całkiem niezła w zdobywaniu fortec, jak i do bitew też się mogła przydać. Przeważnie po to, żeby odeprzeć węgierskie zagrożenie, które przybyło do Florencji, z czym w zasadzie nie było problemu. Po zniszczeniu większości węgierskiej armii, na ten kraj napadły również Czechy, jak i Polska. A po upadku stolicy i jednej ważnej fortecy w Zagrzebiu, Węgry zdecydowały się zapłacić trybut Florencji w zamian za pokój, co wpłynęło tak pozytywnie na florencką monetę, że można było przeprowadzić kilka kluczowych reform w kraju. W wyniku wojny z Neapolem Florencja zagarnęła bogatszą część Neapolu, a dokładniej tą, która należała do regionu handlu genuańskiego. A jako, że wojska florenckie i tak były rozgrzane po ostatniej wojnie, Republika postanowiła wykorzystać je do wojny z Milanem, aby ukrócić zakusy tego księstwa do Włoch. Niestety drugą połowę Neapolu podbiło papiestwo. Spisek Pazzi. Rodzina bankowa Pazzich, obecnie zaciekli rywale obecnie rządzących Florencją Medyceuszy, spiskowała, aby obalić seniore i zostać nowymi władcami Florencji. W tym niczemnym spisku uczestniczy wiele najpotężniejszych osobistości florenckiej polityki, począwszy od kupców przez duchownych oraz szlachtę. Pazzi planują zamordować Rodolfo de Medyceusza podczas mszy świętej w Duomo, a następnie zająć Palazzo della Signora i następnie przejąć ster rządu. Gdyby jednak spisek się nie powiódł, większość politycznych wrogów seniory zostałaby uznana za przestępców i w związku z tym dynastia Medyceuszy rządziłaby praktycznie bez sprzeciwu. Chyba nadszedł czas, żeby uporządkować sprawy we Florencji i powywieszać wszystkich zwolenników rodziny Pazzi. No to czas na zabawę.
Tym bardziej, że mamy wojnę, więc jak to tak występować przeciwko Republice? Sama wojna z Milanem zakończyła się pokazem siły florenckich armii. Nastała też florencka złota era, co wpłynęło pozytywnie na rozwój myśli administracyjnych w całym kraju. Bardzo ważne we Florencji było dalsze rozwijanie tradycji republikańskich, które były z łatwością wprowadzane dzięki temu, że panował okres złotej ery. Niestety w roku 79 florencka ludność zaczęła być podburzona przez bardzo charyzmatycznego kleryka. Savonarola powstaje. Od kilku lat uwagę mieszkańców Florencji przyciąga pewien kaznodzieja, Hieronim Savonarola, włoski dominikanin. Ostro wypowiadał się przeciwko samemu papieżowi, a nawet powiedział, że dzień sądu szybko się zbliża. Niestety zyskał on dość spore poparcie, a sami Medyceusze muszą uciekać z Florencji. Dzięki temu powstała tysiącletnia teokracja. Niestety w tym samym czasie wybuchła wojna florencko-aragońska. O te wyspy. Tak, znowu zapomniałem, jak się nazywają. Królestwo Aragonu zostało wsparte przez Francję, a Florencja przez Burgundię, Kastylię oraz Saluzo. Niestety cesarz austriacki nie chciał wesprzeć Florencji. Kluczowe dla działań militarnych było jak najszybsze zdobycie Paryża i spowodowanie, żeby Francja opuściła tą wojnę. Florenckie fortece natomiast szykowały się do dłuższych oblężeń. Papież potępiał Savonarole. Wieści o czynach Savonaroli dotarły do samego arcyheretyka, papieża Rzymu. Nic więc dziwnego, że papież potępił kaznodzieję i wezwał do jego natychmiastowego procesu w Watykanie. Papież na pewno został tylko omyłkowo wprowadzony w błąd. Florencko-kastylijska flota zatopiła aragońską flotę u wybrzeży Katalonii. Ludność florencka coraz liczniej przybywa na kazania dominikanina. Grono jego zwolenników rośnie. Wojska francuskie zostały bardzo szybko rozbite, a jej fortece zajęte, dzięki czemu zapłaci gigantyczny trybut Florencji, jej sojusznikom, jak i przekaże jedną prowincję na rzecz Florencji, z której potem powstanie księstwo Tuluzy. Armie aragońskie zostały rozbite po zdobyciu fortecy w Oski. Zwycięstwo. Reforma praktyk republikańskich. Wielką misją Savonaroli jest nie tylko oczyszczenie Florencji, ale także powrót miasta do jego mieszkańców. Przywrócenie Firenze do czasów świetności republiki, co będzie wymagało wiele pracy. Oczywiście ludności florenckiej. Wojna z Aragonem zakończyła się zdobyciem również posiadłości w Tunisie, w Sycylii oraz w Katalonii, a po wypuszczeniu wasali stało się możliwe ustanowienie specjalnego przywileju na silne księstwa. Florencja, ognisko próżności. Mieszkańcy w Firenze niczego bardziej nie pragną niż oczyszczenia ze swoich grzechów, a Savonari ich poprowadzi. Każdy ma swoje bluźniercze teksty, fałszywych idoli lub niepotrzebne luksusy. Spal swoje grzechy, Florencjo, spal swój grzech. Przecież cały czas wybierałem opcję, żeby mieć teokrację. What the fuck? No dobrze, dominikanin wciąż żyje. Po zakończeniu wojny z Republiką Aragonu nastał czas, żeby zaatakować pomniejsze państwa islamskie w północnej Afryce, a następnie zaatakowali Sultanat Tlemcen. To wszystko w celu pozbycia się wreszcie zagrożenia pirackiego z Margrabi. Największą trudnością podczas tej wojny były wszechobecne rebelie lokalnej ludności. Savonarola, prorok. Słupy dymu unoszą się nad miastem Firenze, gdy ludzie palą swoje próżności. Tłumy gromadzą się, by być świadkiem palenia czarownic i heretyków. Szeregi płaczących oddanych wyznawców proroka powiększyły się, gdy Savonarola potwierdził władzę nad sercami ludności Florencji. Zbliża się koniec dni, módlmy się o wybaczenie. Porządek we Florencji został wreszcie przywrócony. Medyceusze zostali wypędzeni z miasta. Jest mało prawdopodobne, żeby kiedykolwiek mieli powrócić lub zostać powitanym z powrotem. Dzięki temu sytuacja we Florencji ustabilizowała się. Medyceusze chyba zbiegli do Kastylii. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie Florencja przeszła gruntowną reformę rządu. Po zajęciu większości terytoriów Margrabi, sunizm stał się dominującą religią we Florencji. A Hieronim Savonarola zaczął bardzo poważać tą religię i interesować się jej dogmatami. Zaprowadzanie administracji na nowo podbitych terytoriach trochę potrwa. Następnie prorok poprowadził wojska florenckie dalej ku pustyni, ponieważ znajdował się tutaj odłam religii islamskiej, który był zgodny z wartościami florenckimi. Pieniądze, bankowość, handel, wiecie. Zdrada sunnicka w Orano. Florencka wojna przeciwko sunnitom nie została niezauważona przez ich lokalnych zwolenników. Orano są zdrajcy, którzy trzymają się swojej wiary. Skorzystali więc z okazji i wystąpili przeciwko Florencji. Być może mieli nadzieję na pomoc od wrogów florenckich lub chcieli zachęcić inne narody sunnickie do wojny. Wiara wyznacza ścieżkę dla każdego, nawet niegodziwego innowiercy. Przy okazji znaleźliśmy więcej złota w Tafilali. Tutaj dokładnie. Niestety w roku 95 sojusz florencko-burgundzki został zakończony. Szlachta burgundzka postanowiła oddać władzę Brytanii. Tak, tej Brytanii
Brytanii, bo Wielkiej Brytanii to jeszcze nie ma. W wyniku interwencji cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego północna część Burgundii została podzielona na mniejsze księstwa, które następnie zostały włączone do cesarstwa. Wybuchła kolejna wojna z Republiką Aragonu, której wojska zostały rozbite, ale niestety całkiem nie mniejsza część znajduje się w Europie nadal. A sama Kastylia, mimo iż ma 41 tysięcy wojska, to w sumie nie wiadomo, gdzie jest to wojsko. Armie florenckie musiały szybko wracać do macierzy, ponieważ Florencja znalazła się pod oblężeniem wojsk aragońskich, które całkowicie odpuściły swoje domowe terytorium. Armie Aragonii zostały totalnie rozbite ponownie, nic z tym dziwnego, to byli tylko zwykli chłopi. Sama Anglia zgodziła się zawrzeć z Florencją biały pokój. Sama wojna była niestety dla Florencji bardzo wyczerpująca. Dodatkowo w margrabii wybuchły liczne bunty lokalnej ludności. Florencja swoje bogactwa przeznaczyła głównie na rozwój produkcji swoich manufaktur, jak i workshopów, w drugiej kolejności na sądownictwo. Do Florencji dotarły wieści o odkryciu nowego świata. Wzmożyło to ruch kolonialny po rozbudowie kopalni złota bez nawracania. Florencja tak czy siak czerpała z niej duże korzyści. Na florencki dwór zawitał wielki artysta Michał Anioł. Jak każdy wielki artysta, w dążeniu do swojej pasji nie wymagał dużych opłat. Ostatnie lata swojego życia prorok z Florencji wykorzystał, aby mocno rozbudowywać prowincje margrabskie. Wszystko po to, żeby jednak kultura sunnicka stała się bardziej, aby religia sunnicka stała się bardziej znacząca we Florencji. A im był bardziej starszy nasz prorok, tym bardziej jego czyny były niezrozumiałe. Postanowił opuścić święte imperium rzymskie narodu niemieckiego oraz uczynić im za nową stolicą Florencji. Następnie uczynił Ibadi nową florencką religią, co zadowoliło wiele islamskich krajów na świecie, a sama Florencja podąży za doktryną Maliki, która była korzystna dla rozwoju. Jako że Florencja była bardzo tolerancyjnym krajem, wprowadziła stan Dihimi. Zmiana wiary oczywiście niosła pewne konsekwencje dla Florencji. Chociażby katedra Santa Maria de Fiore już nie dawała pozytywnych efektów w kraju. Nadano też szereg przywilejów dla stanu Dihimi, ponieważ religia katolicka jednak przez dłuższy czas była istotną częścią kultury Florencji. Gorzej z sunnitami, tych postanowiono bez wyjątku nawracać. Dotarły do nas informacje, że Brytania odziczyła Brandenburgię. Ej, gdzie moja ziemia? Co tu się stało? Po kilku latach nasz wspaniały prorok stwierdził, że ta słoneczna pogoda w Mzabie, bo to czysta pustynia, nie za bardzo mu pasuje i postanowił przenieść stolicę Florencji z powrotem do, już nie Florencji, ale Luki. Po integrowaniu Sycylii i przełączeniu jej do Florencji nastał czas na rozbudowę miast tego regionu. Zaproszono też uczonych kolejnych szkół islamskich. Nastał też czas, żeby wreszcie zająć się tym heretykiem z Rzymu. No, teraz to już innowiercą. Ale pamiętamy, że chciał spalić naszego proroka na stosie. Tuż przed końcem ery odkryć zostaje zawarty pokój z papiesem, w wyniku którego Rzym zostaje przyłączony do teokracji florenckiej. Nadszedł też wreszcie moment odzyskania prowincji dla księstwa Tuluzy. Nie można przecież zostawić braci w wierze samym sobie. Skorzystamy z pomocy Austrii oraz Kastylii. Wypadek podczas polowania. Niestety nasz następca zginął. Florenccy najemnicy bez problemu gromią francuskie armie. Wojna z Francją przebiegała bardzo skutecznie, większość forsy spadła w przeciągu pół roku, a sama armia francuska była naprawdę nieliczna. Na koniec wojna zakończyła się powiększeniem księstwa Tuluzy i wypuszczeniem księstwa Gaskonii, a w sumie to teokracji. Przez kolejne lata Florencja skupiała się raczej na działaniach dyplomatycznych, zdobywając wpływy np. w Bolonii, później w Parmie, Mantui czy też Saluzzo, ewentualnie również w Genui, czyniąc te pomniejsze księstwa włoskie swoimi wasalami, którzy następnie będą przyłączani w drodze pokojowej do Florencji. W tym okresie też panowała wielka rozbudowa całych Włoszech, które były pod panowaniem teokracji florenckiej. Stawiano głównie na rozwój produkcji, jak i zasobów ludzkich. Rozpoczęły się wielkie też prace publiczne we Florencji. Mam rozwinąć Florencję o dodatkowe 15 punktów? Okej. Po krótkiej wojnie z Aragonem odzyskano włości w Margrabii, odzyskano resztę włości od Aragonu w Afryce, jak i wyspy na Morzu Śródziemnym, co niekoniecznie wszystkim się spodobało. Dzięki temu jednak Florencja stała się imperium. Dokładnie to toskańskim imperium. Ej, miało być nowe misje, nie widzę żadnych. Wybaczcie, ale wolę w takim razie czerwone kolory. Następnie po Republice Aragońskiej nadszedł czas na Królestwo Francji, żeby odzyskać od niej posiadłości księstwa gaskońskich. Wojska francuskie to już cień samej swojej potęgi, która była wcześniej, teraz bez większego problemu są rozbijane w pomniejszych bitwach, ponieważ nie są w stanie się przeciwstawić florenckiej armii. Przez kolejnych 14 lat Florencja przeżywała rozkwit, czyniąc się jednym z najpotężniejszych państw europejskich, tuż za Imperium Osmańskim. Przewyższała nawet Imperium Rosyjskie.
Większość jej prowincji była bardzo rozwinięta i prosperowała, przeżywała praktyczny boom gospodarczy. A do skarbca Florencji płynęło coraz więcej dukatów i dzięki temu była w stanie wystawić potężne armie. W radzie zasiadali najwybitniejsi mężowie stanu, którzy nie szczędzili wysiłku, aby Florencja prosperowała. Był to też okres, w którym czekano na spadek napięć międzynarodowych w wyniku wcześniejszych podbojów w Florencji. Świat chrześcijański był po prostu, nie dość, że sam był podzielony, to obawiał się jednak inwazji sunnitów. Kupcy Florencji prosperują i zdobywają coraz większe wpływy w Lombardii. Po kupieniu Republiki Genuańskiej najpierw założono Akademię of Bran, co zwiększyło możliwości dyplomatyczne Florencji. A następnie wypowiedziano wojnę Wenecji w celu odzyskania prowincji genuańskiej. Do pomocy wezwano Brytanię oraz Austrię. Niestety doszło do wybuchu i podziału wśród katolików. Wojna religijna w Europie zaczęła się. Nasi przeciwnicy raczej nie mają szans. Najgorsze w wojnie Wenecją było zdobywanie ich fortec górskich, bo było ich sporo. A sama wojna religijna w sumie nie była warta wzmianki. Z jakiegoś powodu Czesi postanowili przegrać tą wojnę na początku, bo zaatakowali 3-4 razy bardziej liczniejszego przeciwnika. Florenckie armie nie były nawet potrzebne. Teokracja florencka staje się jeszcze świętsza, co jeszcze bardziej przyczyni się do jej rozwoju w przyszłości. Wojna religijna w cesarstwie zakończyła się zwycięstwem katolików. Nowo podbite terytoria przeżywały duży okres prosperity i były silnie rozwijane przez teokrację, dzięki czemu Florencja stała się najpotężniejszym imperium na świecie, a jej sny o wielkości spełniły się. Teokracja florencka zamieniała nawet kawałki w pustyni w prosperujące miasta. W roku 67 wypędzono fałszywego papieża wreszcie z Włoch, zdobywając wszystkie jego posiadłości. Po kilku latach nadszedł czas na kolejną wojnę z Wenecją, celem zajęcia jej najbogatszych terytoriów i stracenia całej mojej floty transportowej. Ale wojska weneckie zostały całkowicie rozbite. Teokracja ruszyła na ostatnie wojny w celu podbicia całego obszaru Włoch. W międzyczasie jej dyplomacja pracowała usilnie, żeby nie skończyło się to gigantyczną niemiecką koalicją. No i niestety spełnił się najczarniejszy scenariusz. Wielka koalicja państw niemieckich zawiązała się przeciwko teokracji florenckiej. Rozwijanie co cenniejszych prowincji w Afryce było naprawdę tanie. Zresztą jak w całej teokracji. Niestety cały ten rozwój przypadał na okres panowania niezbyt wybitnego władcy. Cały włoski obszar Florencji jest naprawdę zielony. Mógł być jeszcze bardziej zielony po stworzeniu Włoch, tym bardziej, że sam tutaj też misję na rozwój. Ja myślę jednak, że teokrację florencką czeka totalnie inna przyszłość. Chociaż to może doprowadzić do pewnego konfliktu z pewnym imperium. A w tym odcinku możesz zobaczyć, jak stworzyłem potężny imperium Stanów Zjednoczonych, gdy rozpocząłem swoją przygodę Aztekami. Dodatkowo pokazuję tam parę fajnych sztuczek. Save z tej kampanii będzie dostępny dla wspierających i wszystkim Wam dziękuję za comiesięczne wsparcie. Witam też Tamasi i Mister Grudkę.